Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Jacek Kret. Witam Cię, Jacku. Cześć, Wojtek. Z zespołu Poparzeni Kawą 3. Chciałem z Tobą dzisiaj porozmawiać o Twojej karierze. Jak to wszystko wyglądało od samego początku? Mógłbyś mi dzisiaj opowiedzieć mi i moim widzom? Urodziłem się w Warszawie. I dobry początek. Jako jeden z bliźniaków. To, co pewnie nie jest też tajemnicą. Legenda mówi, że jestem ten młodszy, bo wypchnąłem brata na zwiadę. Do dzisiaj tego nie może wybaczyć. No, takiego tekstu też nie słyszałem. Także on miał spenetrować rynek i mnie zawołać. Po 10 minutach przyszedłem na świat ja. Okej. Okay. Dlatego może się troszkę różnimy. Wizualnie jesteście identyczni. Tak, to się cieszę. Pewnie chciałbyś się dowiedzieć coś na temat naszego zespołu, bo oczywiście ja się przedstawiam jako Jacek Kret, Poparzeni Kawą 3. Tak. Z tym jestem chyba najbardziej identyfikowany, chociaż zajmuję się różnymi rzeczami, ale o tych rzeczach wspomnę, bo to są głównie jakieś zajęcia związane z moim hobby. No czyli z muzyką. Muzyka to jest podstawa, to jest praktycznie już zawód, a jest jeszcze hobby, bo każdy normalny, dorosły człowiek powinien się też zajmować czymś oprócz swojej ciężkiej pracy. I co to jest takiego? No, jeżdżę na nartach, uprawiam strzelectwo, takimi rzeczami się zajmuję, ale jasne. To wspomnimy sobie o tym również. Też jeżdżę po świecie, jeżeli jest taka możliwość. Lubię odwiedzać sobie ciekawe kraje, zresztą tak jak ty. Tak. Jeszcze może nie dobiłem tych 98 krajów, ale będę cię gonił. Bardzo proszę, może się gdzieś spotkamy na świecie. A ty tak policz, czy w tych 98 krajach nie ma jakiegoś kraju, który się podzielił i nie masz 99? Nie. To też różnie było liczone, bo no niektórzy powiedzmy Naddniestrze traktują jako kraj, niektórzy jako... No tak. Jako podległy kraj, jakby... Ale byłeś. Ale byłem, tak, też byłem. Tam byłem. Ale to liczę ogólnie kraje. No ale kiedyś była Czechosłowacja, jako dziecko byłem w Czechosłowacji, a potem byłem w Czechach i w Słowacji, więc... Czechosłowacji nie policzyłem, 99 krajów. Warto było się spotkać byłem, ze mną kurde. I porozmawiać. No najtańsza wycieczka, jaką w życiu przerobiłem. To może byś jeszcze zaczepił Związek Radziecki. To już na razie się wstrzymamy może. Opowiedz troszkę o muzyce. Jak to się stało, że w ogóle masz związek z muzyką? Tak? Że... Związek z muzyką, tak mi się zdaje, że wszyscy ludzie, którzy lubią śpiewać i lubią słuchać muzyki, gdzieś zawsze otrą się o ten temat. W moim przypadku zaczęło się taki kontakt z muzyką, nie zaczął się w żadnej szkole muzycznej, ale zaczął się w szkole podstawowej, gdzie oczywiście przechwalaliśmy się ze znajomymi, kto jakie zna zespoły, bo kiedyś to tak wyglądało. A ja miałem okazję być zaproszony, oczywiście nie byłem na tym koncercie, bo nie udało się, ale byliśmy kiedyś zaproszeni na koncert ABBY, który odbył się w Polsce, w Warszawie, w gmachu Telewizji Polskiej. Moja mama pracowała wtedy w Telewizji Polskiej i gdzieś tam mogła nas wziąć na ten koncert, ale okazało się, że było tak dużo ludzi, a nie mogliśmy w tym czasie dojechać, szkoła czy coś takiego. No i nie byliśmy na tym koncercie, co do dzisiaj żałuję. Ale oczywiście się chwaliłem w szkole, że byłem na koncercie. Prawie byłem, więc to były takie pierwsze przechwałki. Aha. Oczywiście żyłem z muzyką. Pamiętam, że zawsze rodzice się dziwili, jak ty możesz się uczyć słuchając magnetofonu. A ja nie mogłem się inaczej uczyć, bo muzyka mi nie przeszkadzała, wręcz pomagała mi. Ale w twojej rodzinie w ogóle rodzice zajmowali się muzyką? Mama śpiewała. Tak, mama śpiewała. W jakimś zespole mama śpiewała? Nie, mama śpiewała klasyczną muzykę. Niestety nie poszła w tym kierunku, to były czasy po wojnie. Mogła iść do szkoły i śpiewać w operze, ale pochodziła z takiej rodziny, gdzie no nie miała ojca. Nasza babcia wychowywała trójkę dzieci i musiały te dzieci szybko dorosnąć i iść do pracy, więc o żadnej karierze nie było mowy. No zresztą takie czasy były. Także tylko, no oczywiście mama śpiewała, zawsze śpiewała w domu i opowiadała,
jak to, o tych swoich występach, no to nas trochę... To was nakręcało. Tak nakręcało oczywiście i mi się zdaje, że stąd taka miłość do muzyki jest, bo to gdzieś jest zapisane w genach. Zresztą cała moja rodzina, ojciec bardzo uzdolniony plastycznie, wszystkie moje ciotki ze strony mamy, wujkowie, wszyscy gdzieś byli związani ze sztuką. Także mamy... Czyli artystyczna rodzina po prostu. Taka artystyczna rodzina, pochodzimy z artystycznej rodziny. A muzyka to tak jak większość młodzieży, pierwsze zespoły oczywiście w ogólniaku, miałem zespół punkowy, bo słuchałem punkowej muzyki, no i wtedy się zaczęło. Taki ale grasz, docelowo grasz na puzonie. Tak, tak. Gram no to nie jest raczej taki instrument punkowy. Wtedy grałem na gitarze, a że mieliśmy z kolegą gitarę jedną na spółkę, to wymyśliliśmy sobie dodatkowy instrument tarkę. Bo były kiedyś skiflowe zespoły, które grały na tarkach. Więc na tarkach też, na tarce graliśmy. My byliśmy prosto takim punkowym zespołem, prosto grającym, ale przez nas zespół się przewinęły różne postaci. Między innymi kiedyś graliśmy wspólnie z Kubą Wojewódzkim, który się do tego przyznał. Ja nie pamiętałem już o tym, ale on się przyznał pierwszy, więc Kuba, pozdrawiam ciebie. Ja również. Także mieliśmy kiedyś taką przygodę. Oczywiście, jak się zespół nazywał, ten pierwszy? On miał parę nazw, chyba była jakaś tam Orety, potem Hasydzi, tak, żeby było dla śmiechu. No i mieliśmy jakieś koncerty w ogólniaku. Doszło do tego, że przyszła pani dyrektor i wyłączyła koncert, bo stwierdziła, że to jest za wielka zadyma się robi, ale przyjechała zespół, wtedy jeszcze to nie był Deserter, chyba oni się nazywali SS-20, no takie zespoły wjechały do nas, do Poniatówki, bo to było 5. Liceum Ogólnokształcące imienia Józefa Poniatowskiego. I co, normalnie na sali gimnastycznej zrobiony koncert? Nie, my mieliśmy tak dosyć ciekawie zbudowaną szkołę, że mieliśmy bardzo duży hol. Wszystkie klasy były rozmieszczone naokoło tego holu, więc można było tam sobie robić koncerty i grać. No, koncert się jeden duży odbył się i został wyłączony przez panią. Zakończyła się kariera. Chociaż kariera muzyczna nie, bo pogrywaliśmy sobie zawsze. Ale kiedyś, zresztą tak jak z kolegami z zespołu często rozmawiam, wszyscy mieli ten pęd do grania i każdy gdzieś chciał się jeszcze dalej produkować. Ale ci koledzy, którzy grali w tym pierwszym zespole, uczestniczą jakby w tym zespole, w którym teraz grasz, Poparzeni Kawą 3. Nie uczestniczą, ale jeden z nich, który był gitarzystą i wokalistą, też założył zespół. On jest znanym adwokatem, ale założył sobie zespół i grają co jakiś czas na imprezach i też grają taką postpunkową muzykę, trochę ocierającą się o kryzys, czy tam brygadę kryzys, no ale jest. Jasne. Czyli to nie znaczy, że wszyscy, którzy gdzieś mieli jakąś przygodę z muzyką, zapominają o tym. Wprost przeciwnie, jeżeli gdzieś zrobili sobie karierę biznesową, czy w świecie chociażby palestry, tak jak ten mój kolega, stać go na to, żeby założyć sobie zespół i grać. Dużo ludzi traktuje to po prostu jako hobby właśnie. Oczywiście, ale spotykam się z wieloma kolegami, lekarzami, którzy mają zespoły i grają przy okazji różnych imprez. No bo tak naprawdę powstają takie pomysły. Wiele osób zajmuje się chociażby biznesem, marketingu. Mam kolegów, którzy mają zespół, chyba się nazywa Prezesi. No, są sami Prezesi. No i tak dalej. Zajmują się po prostu graniem jako hobby, przypominają sobie to, z czym się zetknęli w czasach szkoły średniej. No powiedz mi, już w szkole średniej była możliwość zarabiania na tym zespole? Nie. Wtedy nie. To były takie czasy, że jeszcze nawet nie myśleliśmy o tym, żeby zarabiać. Wtedy się grało tylko dlatego, żeby jakiś tam wyrazić swoją chęć pokazania się, jakiegoś buntu. Bo, I mając zespół, łatwiej było mieć dziewczynę pewnie. To oczywiście. No pewnie, że tak. My mieliśmy akurat byliśmy skierowani na taki trochę ten bunt punkowy. To zresztą to były zespoły, które były bardzo alternatywne i
Raczej nasz przekaz był taki prosty do naszych rówieśników. Nie było mowy w tych czasach, bo ja mówię o latach 80. Nie było mowy o żadnym wielkim buncie, bo wszystko było gaszone gdzieś w zarodku. Mhm. Oczywiście były zespoły, które gdzieś weszły do mainstreamu, ale umówmy się, to były zespoły, które gdzieś były podsterowywane przez władzę w tym czasie. No, ale władza wy chcieliście w swoich tekstach sprzeciwiać się władzy? Co to było? Nie, wtedy jeszcze nie było takiej opcji. Takimi zespołami był, powiedzmy, Kryzys. Późniejsza Brygada Kryzys, tak. czy Tilt, czy ten wspomniany Deserter. To były zespoły, które gdzieś chciały i próbowały się przebić. No, Kryzys miał o tyle szczęście, że zauważył ich jakiś producent z Francji, ale nagrał im płytę. To właściwie było nagranie płyty dwóch zespołów, gdańskiego Deadlocku i Kryzysu, i wypromowanie gdzieś we Francji, żeby pokazać, jak w czasach właściwie zduszonej Solidarności działają podziemne grupy muzyczne. No i im akurat się udało, że ktoś ich nagrał. Zresztą to jest według mnie jeden z najlepszych zespołów w tych czasach tej alternatywy, takiej prawdziwej alternatywy, bo jak już wspomniałem, były zespoły, które były okrzyknięte muzyką młodej generacji, ale to było podsterowywane gdzieś przez władzę. Władza dawała możliwość grania, ale mieli na to wpływ. Tak, delikatną furteczkę zostawiali otwartą. O czym do dzisiaj się zapomina, no niestety, dużo rzeczy się wymazało z pamięci, ale pamiętam, które to były zespoły. Dobra, no i co dalej po tej szkole twojej, po liceum? No, tak? Po mojej szkole oczywiście studia. Tak jak na studiach też cały czas muzyka? To studia nie, wtedy nie muzykowałem. Nie, oczywiście tam gdzieś graliśmy sobie, bo na studiach wyjeżdżaliśmy na różne obozy. Ja byłem zajęty sportem, tak jak wspomniałem, jestem narciarzem, jeździłem na obozy narciarskie, jeździłem konno w tym czasie, więc byłem szefem AZS-u, to był taki akademicki związek sportowy, więc tutaj byłem ukierunkowany na to, żeby wreszcie skończyć te studia, a w tym czasie równolegle gdzieś pracować za granicą, bo to były takie czasy, że wyjeżdżało się, zresztą niektórzy nawet dziwią się, moje dzieci się dziwią, że żeby wyjechać za granicę, trzeba było dostać paszport. Tak. Nikt nie pamięta tych z młodych, to nie mogą sobie wyobrazić. Niektórzy pamiętają, że paszporty leżały w paszportówce, dostawało się paszport, a żeby dostać wizę, żeby wyjechać, to trzeba było mieć zgodę od dziekana. Mhm. A jak się nie studiowało, to się szło w kamasze na 2 lata do wojska. Tak. Albo na 3 do marynarki. No, także co sprytniejsi, kombinowali, jak tu przedłużać sobie studia, po to tylko, żeby pracować za granicą, bo wiadomo, że waluta trochę inaczej kosztowała oficjalnie, a czarnorynkowy kurs waluty był zupełnie inny. I gdzie wylądowałeś za granicą? Takim przykładem jest na przykład wtedy 20 marek bodajże zarabiało, czy 40 marek zarabiało się miesięcznie. A my potrafiliśmy 8-10 marek na godzinę zarobić. No więc takie były różnice. Tak, popracował trochę, wracał i ustawiony. Czyli od razu zdradziłem, gdzie wylądowałem. Wylądowałem na początku w Berlinie, a potem w Niemczech i najczęściej jeździłem do Niemiec. Tam bardzo dużo mam znajomych, dużo ludzi poznałem. Po prostu jak to na Ale studiach... po wschodniej stronie czy po zachodniej stronie? Po zachodniej stronie? Oczywiście, po zachodniej. Pracowałem sobie w czasie wakacji, kończyły się studia, to wyjeżdżałem na wakacje, no i przez 3 miesiące gdzieś pracowałem, od razu działaliśmy, jeszcze nie tylko tak się działało, ja kupowałem, w tym czasie kupowałem rzeczy z demobilu amerykańskiego. Co ciekawe jest. Skąd to brały? W bazach amerykańskich były wyprzedaże. Amerykanie stacjonowali, bo kiedyś Amerykanie stacjonowali, mieli duże bazy amerykańskie, wojska amerykańskiego na terenach Niemiec i tam można było kupować sobie te rzeczy. Aha, używane? A że one były, tak, używane z demobilu. A że one były
kurtki takie klasyczne, to ona się nazywa M65, taka z czterema kieszeniami. To była kurtka, która była marzeniem, a też takim jakby wyznacznikiem tego, że jest się gdzieś w opozycji. Ja mówię cały czas o latach 80., do końca lat 80., w opozycji do tamtejszej władzy, dlatego, że to, było amerykańskie, tak. Że to miało US Army. Tak. A jeszcze swojego czasu niektórzy ludzie, którzy chcieli pokazać, że są w opozycji, przyczepiali sobie oporniki. Opornik to jest taki... Tak. Elektronicy wiedzą coś na ten temat. W telewizorach już starych. Teraz już chyba nie ma opornika. W telewizorach są oporniki, tak. No, a młodzi ludzie albo ci zaangażowani już przyczepiali sobie do kurtki albo gdzieś do klapy opornik. To wiadomo było, że on jest gdzieś w opozycji, czyli opór stawia. Tak. No, to jest ciekawa historia. No i oczywiście z tego też środowiska bardzo dużo ludzi poznawałem, bo mnóstwo aktorów, mnóstwo muzyków chciało też mieć taką kurtkę. Nie dość, że to był taki trochę trend wyznaczony jeszcze za Cybulskiego. Cybulski w filmie W popiół i diament zagrał w takiej kurtce. Mhm. Więc oczywiście ona była jakimś takim wyznacznikiem mody, ale również tej opozycji. No i tak sobie dorabiałem jako student. Dobry biznes pewnie. No oczywiście, że był bardzo dobry. Niezasycony rynek w tamtych latach. Dobry, tak, to nienasycony. Oczywiście też tak trochę na krawędzi działaliśmy sobie, bo z różnymi kolegami sprzedawaliśmy gdzieś jakieś stoisko, potem sklep. Mhm. Sklep z tymi rzeczami, wiadomo, że w latach 80. było to postrzegane trochę inaczej. Bo jakby nikt ci tam z władzy nie groził paluszkiem za to? Ja o tym nie przychodzili na szczęście, bo tak za bardzo też chyba nie wiedzieli, jak pod co to podciągnąć, bo to nie było 30 dezodorantów, nie wyjeżdżaliśmy, bo wszyscy moi koledzy jeździli gdzieś na Węgry, kupowali, sprzedawali kryształy i kupowali jakiś dezodorant, a ja w ogóle w drugim kierunku poszedłem. No, ale to był taki biznes, no bo trochę masz twój program też biznesowy, więc pomówmy sobie o biznesie. No później się moja kariera dalej potoczyła, po zakończeniu studiów skończyłem Wydział Resocjalizacji, więc w 90-tych latach specjalnie nie było pracy, bo to nawet nie było tak dużo pieniędzy w kraju wtedy, że jak ja skończyłem studia, to okazało się, że nie biorą tego rocznika mojego do wojska, bo nie wiem, czy pamiętasz, że po studiach jeszcze trzeba było iść na 4 miesiące do wojska, do takich, do SPR-ów, czyli do szkoły podchorążych rezerw. Mi się pofarciło. Mm-hmm. Nie wzięli mnie, bo okazało się, że te roczniki nie idą, bo nie ma pieniędzy w kraju. Więc oczywiście też skończyły się marzenia o tym, że po takich studiach pedagogicznych, specjalnych, jest jakaś praca, z której można dobrze wyżyć. No ale to też zawężony kierunek, bo to gdzie byś mógł pracować? Tylko w jakimś więzieniu? W domach poprawczych. W domach poprawczych. Tak, tam więzienia to chyba, to już jest taka specyficzna bardzo praca, to gdzieś to. Bardziej ja studiowałem w kierunku takim bardziej socjologicznym i miałem więcej kontaktów z młodzieżą. Głównie ta resocjalizacja była nastawiona na kontakt i resocjalizację młodzieży. No i trzeba się czymś innym zająć. Oczywiście jak zwykle przypadek, gdzieś kolega ze studiów zaczął pracować bodajże w Coca-Coli. Powiedział, że są jakieś potrzebne szklanki do Coca-Coli. Znajomego wciągnął w to, znajomy mnie, i gdzieś zaczęliśmy zajmować się zdobieniem szkła. No i tak się rozkręcił jakiś biznes, w którym przez wiele lat... I zarobiliście te szklanki do koli? Tak, robiliśmy szklanki, robiliśmy butelki. Z tymi butelkami kiedyś wyjechałem za granicę, bardzo daleko, do Kazachstanu. I tam gdzieś zapuściłem korzenie biznesowe w Kazachstanie, jeżdżąc, co mi się podobało, bo ja jeździłem do tych byłych republik Związku Radzieckiego, które okazało się, że to są bardzo wydajne i produktywne republiki, produkujące alkohol. Wódkę, po prostu wódkę. I była koniec lat 90. zrobiła się niesamowita moda na butelki satynowane z oczkiem do wódki i każdy chciał mieć taką butelkę. Butelkę, no bo to taka ekskluzywna butelka. Tak. A jedynymi producentami byli Francuzi, nikt tego w Polsce nie robił.
No i my z kolegą mieliśmy pierwszą maszynę jakąś taką używaną, kupiliśmy do nanoszenia sitodruku, bo to się sitodrukiem robiło. Potem drugą, jakiś piec i tak dalej. Biznes się jakoś rozkręcał, no i trzeba było gdzieś to sprzedawać. Okazało się, że Kazachstan jest wielkim producentem alkoholi, ale nie mieli żadnej huty. Nie mieli huty szkła, a u nas w Polsce, Polska oczywiście wielki producent szkła, więc można było z Polski transportować, ale trzeba było je zdobić, no i zdobiłem i jeździłem. Czyli super sobie, biznes. No idealny, bo jeździłem sobie do wszystkie republiki, tak jak wspomniałem, zwiedziłem Uzbekistan, Kirgizję, Kazachstan, Rosję, prawie całą wzdłuż i wszerz zjeździłem i bardzo mi się to podobało, tylko że w pewnym momencie też, jak to w biznesie takim, gdzie się kursuje po parę tysięcy kilometrów tą i z powrotem, czasami w ciągu miesiąca wyjeżdżałem 4-5 razy na spotkania, na targi, no bo wiadomo, męcząc, że jeszcze wtedy nie było tak, internet nie był tak rozwinięty i jednak na wschód jedzie się dogadywać. Wolą rozmawiać z kimś, jak przyjedzie, ja mówię o klientach ze wschodu, wolą rozmawiać w cztery oczy, dogadać się, przybić rękę i to funkcjonuje, niż maile pisać. No, druga najważniejsza rzecz to jest język, który trzeba też znać. Akurat tam właściwie wszędzie wszyscy rozmawiają po rosyjsku, bo to są jeszcze te pozostałości. Teraz kraje, oczywiście wiele krajów się wyłącza z tego języka urzędowego rosyjskiego, chcą mieć swój język, ale mimo to można się dogadać wspaniale w języku rosyjskim, a ja z racji tego, że byłem bardzo dobrym uczniem w szkole, żartuję oczywiście, to pewnie by pani moja od rosyjskiego się ucieszyła, jakoś ten język sobie przyswoiłem i dobrze nim operowałem. Smotujesz w śniegu, widzisz figu. Także to się przydało. No i oczywiście gdzieś cały czas sobie jeździłem po tym świecie i mi się to bardzo podobało, ale do pewnego momentu, jak już występuje przeciążenie materiału, obudziłem się i to nie raz, obudziłem się i się zastanawiałem, gdzie jestem. Czy jestem w Niemczech, czy jestem w Polsce, czy może jestem w Almacie. I już mówię, oh, karamba, coś jest, jakieś przesilenie. Tutaj już jednak rodzina zaczyna rosnąć, dzieci przyszły na świat, a ja cały czas w trasie i coś nie tak jest. No także trzeba było wyhamować. No i jeszcze pokazała się ta miłość z dzieciństwa i z młodych czasów do muzyki, bo koledzy założyli zespół, który nazwali Poparzeni Kawą 3. W ogóle bardzo ciekawa efemeryda. Zespół powstał właściwie z dwóch zespołów. No tak zdradzę całą historię, bo legenda mówi o tym, że powstał w Sejmie, ale to nie znaczy, że ktoś z ławek sejmowych wykrzyczał, że mają powstać Poparzeni Kawą 3. Absolutnie nie. To wyglądało tak. Może wspomnę o członkach naszego zespołu. Niejaki Marian Hila, pracownik ówczesny biura marketingu RMF-u, czyli stacji radiowej RMF FM, razem z Krzyśkiem Zasadą, naszym gitarzystą, i Romkiem Osicą, wokalistą i saksofonistą, mieli zagrać na życzenie szefa RMF-u, mieli zagrać na 15-leciu stacji. Czyli to było równo 15-16 lat temu. Jeszcze tam dołączył do nich Kasprol, znany z Antyradia, i jeszcze ktoś tam, pamiętam, na perkusji zagrał. Zagrali koncert po cztery próby zrobili, zagrali koncert i okazało się, że koncert rewelacyjny, a tylko cztery mieli numery przygotowane, więc dwa razy je w kółko zagrali i wszyscy mówią, Boże, świetnie wam to idzie, kapitalnie, chłopaki, grajcie dalej. W tym czasie, równolegle, Wojtek Jagielski, nasz perkusista, będąc szefem muzycznym Radia Z, spotkał się kiedyś z naszym Mariuszem Gierszewskim, basistą, który też pracuje w Radiu Z,
I ów właśnie Gierszewski jest, jest tym, tym punktem zapalnym, który się pokazał w Sejmie. Ale spotkali się i podczas jakiejś krótkiej rozmowy na korytarzu w Zetce, w rozgłośni, rozmawiali sobie na temat zespołu i Mario mówi, ty wiesz, ja mam tutaj kanciapkę taką na Tarchominie, moglibyśmy coś pograć, ty grasz na perkusji, ja tutaj na basie, dawaj się spotkamy. No to Wojtek jeszcze zaprosił kolegę, gitarzystę bodajże, no i się spotkali raz. I zaczęli sobie grać, bardzo fajnie im to wychodziło, zaczęli się tam spotykać coraz częściej. No ale oczywiście taki okrojony skład trzyosobowy, to nawet nie Sex Pistols, nie? Prawie Sex Pistols. Ale tutaj apetyty większe są. No i kiedyś właśnie przypucował się nasz Mariusz Gierszewski, spotykając Krzyśka Zasadę w Sejmie właśnie, że mają, że ci grają sobie z Jagielem, a ten mówi, my też gramy z Romusiem. No i mówi tak, no to może razem połączymy się. No i chłopaki się zeszli w kanciapie. Czyli było ich sześciu. I było ich pięciu. Pięciu. Zrobili parę prób, jeden, drugi koncert, taki dla znajomych. I w pewnym momencie gdzieś był koncert jakiś w Warszawie też skrzyknięty. Ja na ten koncert przyszedłem. No i tak sobie stoję wśród publiczności, się śmiejemy do siebie i pękła struna naszemu Krzysiowi na gitarze grającemu i mówi, o, przerwa techniczna i to może coś tutaj zrobimy. Jacek, na scenę coś opowiesz albo... Ja wiem, co tam będę mówił, ja zaśpiewam. A co ciekawego, śpiewaliśmy takie utwory grupy Leningrad, śmieszne. Ja mówię, to ja nie będę nic mówił, tylko zaśpiewam bez gitary. I zaśpiewałem utwór tego zespołu, więc wszystkim się spodobało. No i mówimy, no dobra, chodź na próbę, przychodzisz do nas, do zespołu. No to się podłączyłem do zespołu, jeszcze zaprosiliśmy trębacza no i tak się zaczęło się spotykanie i granie na koncertach, jeszcze nie koncertach, bo wymyśliliśmy sobie, oczywiście ja bardzo szybko porozumiałem się z naszym saksofonistą, który do dziś ze mną prowadzi sprawy biznesowe zespołu, bo my zajmujemy się managementem i marketingiem we dwóch, czyli nie mamy zewnętrznego jakiegoś managementu, jesteśmy jakby sami dla siebie, wszystko robimy i o tyle jest łatwiej nam kierować tą bandą, bo muszę wspomnieć, że my nie byliśmy nastolatkami już wtedy, tak jakby policzyć sobie, to średnia wieku już była po 40. Wtedy, no ale mieli duże doświadczenie życiowe. Tak, jak żeśmy założyli zespół, oczywiście wszyscy koledzy też wcześniej gdzieś grali w jakichś zespołach muzycznych. No a my szybko dogadaliśmy się, że jednak trzeba ruszyć, bo bardzo nam się fajnie gra. Mamy fajną komunikację, bardzo szybko powstają utwory. Tak. Te utwory, które potem znalazły się na pierwszej płycie. Mamy podobny gust muzyczny i to chcemy grać i ja zauważyłem, że to co zaczęliśmy grać, była luka na rynku. Nie było takiej muzyki. No właśnie, co to jest za rodzaj muzyki? To jest takie mieszanka ska. Ska to wiesz, jaka to jest muzyka, to jest taka wcześniejsza od reggae. Troszkę takiego punk rocka, taka na początku taka była. No i wszystko tak naprawdę u nas osadzone było na tekstach. Do tej pory jeszcze nie mieliśmy żadnych tekstów, oprócz swoich tam dwóch jakichś tekstów, ale Rafał Bryndal obiecał, że nam coś da. No i, ale mówi tak, a ja pojadę z wami na koncert. Pojechaliśmy na koncert, grając jeszcze te covery Leningradu, no i tak posłuchał, mówi, ja już wiem. Siadł i jak poszło mu jak z rękami. I co naprawdę, napisał? No napisał parę fajnych utworów. Kawałek na pewno do tańca wtedy był. Od razu przebój. To był od razu przebój, tak. To jest świetny utwór, zresztą śmieszny, bo ten utwór jest od już tylu lat, ponad 10 lat, jest cały czas w czołówce utworów weselnych. My, zespół taki, który przyznaje się do korzeni punkowych, a tutaj weselne utwory, ktoś by nas posądził o to, że jesteśmy jakimś popowym zespołem. Także tu nam się bardzo dobrze współpraca z Rafałem udała. I Rafał jakby sam był
zaskoczony, że tak fajnie się to układa. No i naprawdę niesamowicie płodny jest. To jest prawdziwy pisarz, który ma, jaki ma nastroje, tak pisze. I zresztą to widać też w naszych piosenkach, bo te piosenki z nami też dojrzewają. Trochę się no nie powiem starzeje, bo my się nie starzejemy absolutnie, ale rozkręcacie się tak, dopiero. Tak, ale one się, te piosenki się dojrzewają. Tak. Mhm. Także współpraca z Rafałem kapitalna. Czyli od razu po tej pierwszej płycie był taki bum? Tak, ten boom w ogóle zaczął się od zwariowanego pomysłu, żeby zgłosić nas na Top Trendy. Mhm. Top Trendy to był taki festiwal, zresztą teraz jest znowu powtórzony. To dwa razy byliśmy na Top Trendy. Tak, tak. Mhm. To jest festiwal, który w Sopocie był i zawsze był. To jest tak jakby ten Sopot, ten międzynarodowy, został przełożony na Top Trendy. Wiadomo, szefowa tego festiwalu, pani Nina Terentiew, jest jakby kierownikiem całej tej imprezy. No i ona to kapitalnie ciągnie. Ja pamiętam, że z Niną poznaliśmy się dosyć dawno, jeszcze przy okazji kręcenia programu, to byłaby Bezludna Wyspa. Na początku 2002 roku Nina zaprosiła Golców, zaprosiła Mroczków i Kretów do swojego programu i mieliśmy tam wystąpić. I co ciekawe, ja pamiętam, że z Golcami wtedy zaśpiewałem Szła dzieweczka do lasteczka, czy jakiś taki jakiś utwór. No to ciekawe było. O, to już było, wiesz, to były takie przebłyski tam na scenie. Mhm. Bardzo nam się dobrze pracowało. No i tak żeśmy się wtedy też zaprzyjaźnili. To już ta przyjaźń trwała ponad 20 lat. No i wiem, że Nina zaproponowała mi wtedy, żebym prowadził u niej program. Ja mówię, Nina, skąd? Przecież masz mojego brata, to on jest od pogody. A on mówi, ja nie chcę jego. On jest od pogody. Ja chcę ciebie, żebyś ty prowadził program. Jaki to ma być program? Ona mówi, o bliźniakach. Ja mówię, no ładnie, no to dobrze, niech będzie o bliźniakach. Zrobiliśmy casting. Przyjechało parędziesiąt par bliźniąt z całej Polski. Naprawdę rewelacja. Ci ludzie byli po prostu, każda para reprezentowała sobą coś innego, bo to miało być takie talenty bliźniące, taki talent show. Jeszcze tych talent showów nie było w ogóle u nas na rynku. Także wybraliśmy sobie jakąś ekipę tych bliźniąt. Jedni śpiewali, drudzy na rękach stali, jacyś cyrkowcy. Ktoś tam składał motocykle, prestidigitatorzy. Tak. No, świetna naprawdę ekipa. No niestety nie doszło nic do skutku, dlatego że telewizja zmieniła swój kierunek. Pamiętam, Nina przeszła do Polsatu i tam już trochę inna została, zajęła się czym innym. Już ten program nie powstał, ja żałuję, bo to byłby jeden z pierwszych programów właśnie takich talent showów i niewykluczone, że on by bardzo dobrze się rozwinął. Także później jak przyjechałem do Niny z płytą, bo oczywiście płytę nagraliśmy, tak przeskoczyłem trochę w tej naszej karierze, ale postanowiliśmy nagrać tą płytę. Nagraliśmy płytę, siedliśmy sobie do studia i naprawdę fajnie to wszystko nam wyszło. Wziąłem płytę pod pachę, mówię, jadę do Niny i nic nie mówię chłopakom, tylko wrzucę tą płytę i zgłosimy się do Sopotu. Więc my uważaliśmy się za taki zespół alternatywny, to nie chcemy być mainstreamowi, gramy tak just for fun i to na koncerty jakieś, ale nie będziemy się tutaj ocierać o żadne takie sprawy biznesowe. I ja mówię, nie, pchamy się, my jesteśmy dzieci szczęścia przecież, więc jedziemy, musimy wbić się. Wrzuciłem płytę i mówię, posłuchaj tego nagrania. No i ona mówi, dobrze, posłucham. No i do widzenia. Za dwa dni telefon i ona mi tak, Jacek, zgłosiłem was do konkursu. Mhm. A co ciekawe jest, to w ogóle w tym czasie to wyglądało tak, że było 500 zgłoszeń na ten rok 2011, 500 zgłoszeń do konkursu, z tych 500 zgłoszeń jury składające się z 10 osób wybierało 10 zespołów tylko. Taką dziesiątkę. Selekcja strasznie duża. Selekcja strasznie, tak. I te 10 osób, jeżeli by się powtórzyły zespoły, no to jeden zostawał przy którymś, który członku jury, a
następny wybierał sobie. No i oczywiście w jury siedzieli szefowie rozgłośni radiowych typu radio RMF FM, jakieś te mainstreamowe, Jedynka, Trójka, etc., etc. No i Nina jako kierownik tego całego zamieszania. No i od razu zderzyliśmy się z problemem, który co jakiś czas wychodził nam. To, że jesteśmy z większości dziennikarzami, jakimiś radiowymi. No i głupio było dziennikarzom radiowym z innych stacji głosować na zespół dziennikarski. No tak, no konflikt interesów. Zostaliśmy okrzyknięci zespołem dziennikarzy. No to tak jak zespoły strażaków, tak. My byliśmy zespołem dziennikarzy. No i konflikt jest interesów, więc każdy mówi, no fajnie coś tam gra, no ale co tu robimy? No i oczywiście Nina powiedziała, nie, tak, ja mogę mieć też swój punkt. Potem nam powiedziała, mówi, ja miałam różne podejścia do kretów. Mówi, raz mi się nie udało, bo tamten mój brat został prezenterem w Jedynce od Pogody, a Nina była w Dwójce. Tak. Potem drugi raz nie udało się z tym programem, o którym wspomniałem z tymi bliźniakami, więc mówi, trzeci raz się uda. Więc trzeci raz oczywiście się udało. Przeszliśmy przez to sito. 10 zespołów było wylosowanych. Pojechaliśmy do Sopotu. W ogóle jak kolegom powiedziałem, to popukali się w głowę. Co my tam będziemy w tym Sopocie robili? No tak, no dobra, jedziemy. Ale potem było tak. No, dzwoniła Nina, przeszliśmy dalej. Ja mówię, poczekajcie, bo jeszcze było na razie losowanie. Tak, 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 tak. No dobra, zadzwoniła. Jedziemy do Sopotu, wyjeżdżamy do Sopotu. No to mamy oczywiście przygotowany kawałek do tańca. No to jedziemy z tym kawałkiem do tańca. Wjeżdżamy na próbę, wychodzimy sobie z busa. Operatorzy stoją tam, no i tak patrzę, i tam słyszę tak. Dziennikarze przyjechali. Mówi, tak, w zeszłym roku byli aktorzy. Też im nie wyszło. Więc ja mówię, dobrze nas witają. I to dokładnie taki tekst był. Więc na próbie zagraliśmy ten nasz kawałek do tańca. Za to takie pobudzenie. Wszyscy ruszają się, bo coś innego. No i przyszedł do mnie taki kolega, mówi, z operatorów, mówi, no jesteście czarnym koniem tego występu. I ja mówię, no zobaczysz, jeszcze zawojujemy to. No i oczywiście wygraliśmy nagrodę dziennikarzy. To jest główna nagroda, bo jest nagroda dziennikarzy, nagroda publiczności i nagroda internautów wtedy była. Więc my żeśmy zdobyli nagrodę dziennikarzy, no i z laurami wróciliśmy do domu szczęśliwi, bo oczywiście poszło to w całą Polskę. Zaczęły nas wszystkie rozgłośnie grać. A oprócz tego, ja jeszcze zgłosiłem nas do takiego festiwalu, który się nazywał Przebojem na antenę. I to też ciekawy festiwal, który powinien być dalej pociągnięty, umarło to kiedyś. Festiwal organizowany przez 17 rozgłośni radiowych Polskiego Radia. Polskie Radio miało tyle rozgłośni w całej Polsce i to się nazywało Audytorium 17. I każde miasto typowało sobie swojego reprezentanta. Tak. I co ciekawe, w Warszawie taką rozgłośnią było Radio dla Ciebie. I w RDC-u oni dostali 400 zgłoszeń. 400 zgłoszeń. To tyle, co na te top trendy. Tak. To tylko na Warszawę. Więc ja oczywiście zgłosiłem nas też. Spotkałem się z szefem programowym radia, mówię, to proszę, on mówi, tak, wszystko będziemy słuchali, po kolei przesłuchamy. Bach, i oni typują, mówią, tak, chcemy was, wy pojedziecie z tych 400 zespołów z kawałkiem do tańca. Pojedziecie do Hajnówki, macie, to jest na bank przebój i może nareszcie wygramy, bo okazuje się, że jeszcze była rywalizacja wśród tych stacji radiowych, bo każda chciała się przebić, tak, pokazać się. Tak, tak. Co ciekawego, że kapitalne to było dla zespołów oczywiście grających polską muzykę, bo przez co najmniej 2 tygodnie każda stacja miała jakby swój zespół, prezentowała we wszystkich stacjach. I ten utwór tej stacji biegał sobie po całej Polsce. I to jest kapitalna promocja. Zresztą szkoda, że to przepadło. I my oczywiście byliśmy grani przez 2 tygodnie również wszędzie, w różnych stacjach.
pojechaliśmy, no i wygraliśmy. I wygraliśmy. I wygraliśmy. Ile płyt żeście wydali? Wydaliśmy trzy płyty, z tego jedna jest podwójna, z DVD. A które utwory Ale mamy były... przy okazji jeszcze trzy takie big hits, które są przez nas wydawane, nie wiem, po prostu na zlecenie kogoś, kto już tam Epic, czy A które utwory tak. jakby najbardziej zyskały największą popularność? No na pewno Kawałek do tańca. To jest absolutnie chyba najbardziej rozpoznawalne. Od tylu lat rozpoznawalne. Nie wiem, czy jest wesele, na którym by nie był zagrany. Tak. Zresztą udaje nam się też wjechać na wesela po imprezach, jak gdzieś gramy i okazuje się, że śpimy w hotelu, gdzie są wesela, to nas teraz zapraszają, a my jesteśmy tacy, że nie odmawiamy. No jasne. To idziemy też i się zaczyna impreza. Także to jest wesołe. No bo jesteśmy normalnymi ludźmi, lubimy się też zabawić. Także to jest taki największy przebój. Absolutnie tym, który pobił rekordy wyświetlań na YouTubie, bo jeżeli można by porównywać, to YouTube jest takim wyznacznikiem też popularności, bo jest jeszcze Spotify i tak dalej. To Byłaś dla mnie wszystkim, do którego nakręciliśmy. No też wszyscy to znają. Nakręciliśmy tak teledysk biało-czarny, idąc przez całą Polskę z trumną. To było mnóstwo pytań, po co ta trumna, skąd się, ale to nasz taki właśnie poczucie humoru, takie abstrakcyjne i takie niedopowiedziane zadania na przyszłość. No, Okrutna, zła i podła to jest też wielki przebój, który tak naprawdę nigdy nie był lansowany przez żadne stacje radiowe, ale też ma ponad 20 milionów odsłon albo więcej na YouTubie. Olbrzyma ilość. Tak, my mamy ponad 100 milionów na wejść na wszystkie nasze utwory. Także kręci się to i gramy bardzo dużo koncertów. Ile koncertów rocznie mniej więcej? No, przed pandemią graliśmy do 100 koncertów. Średnio 80 koncertów w roku. Pandemia troszkę przyhamowała? Przyhamowała, tak. To zresztą wiele zespołów odczuło to. My podnieśliśmy się, na szczęście. Nie zrezygnowaliśmy oczywiście, tworzyliśmy. Mamy jeszcze w zanadrzu bardzo fajną rzecz. Przygotowany mamy spektakl teatralny, nad którym pracowaliśmy też w pandemii. Zresztą pandemia nam go trochę przycięła. Spektakl teatralny to jeszcze opowiem. Ja nie wiem, jak z czasem, ja tu mogę gadać 2 godziny z tobą, ale to opowiem szybko o spektaklu teatralnym. Tak. Spektakl teatralny... Właśnie będziemy musieli zaraz tak jest. Podgonić ten czas, bo tak to jest. Już nam pokazują, że jesteśmy trochę wtopieni z czasem. No, spektakl został wymyślony przez Rafała Bryndala. Rafał Bryndal jako nasz tekściarz napisał tekst do spektaklu, do sztuki muzycznej, sztuki teatralnej, z którą my żeśmy ochrzcili jako komedia muzyczna. Bo wiadomo, Rafał ma niesamowite poczucie humoru i kapitalnie pisze. To jest monodram, chociaż taki nie do końca, bo monodram, wiadomo, że to jest sztuka, która jest tylko sztuka dla jednego aktora. I to jest sztuka dla jednej aktorki, z tym, że my gramy postaci, o których jest mowa w tym. Zaraz opowiem szybko, o co chodzi. To jest, zaprosiliśmy do współpracy Kasię Pakosińską, która się zgodziła, i Kasia Pakosińska gra główną rolę w tej sztuce i ona prowadzi monodram, prowadzi tą sztukę, opowiadając o przygodach sercowych z każdym z nas. My, ale nie z nas, z każdym z nas, tylko my gramy bohaterów. I oczywiście po każdej opowieści gramy jeden z utworów, który pasuje do całości. Czy coś takiego innego. Prawdopodobnie to będzie się nazywać Okrutna, zła i podła, czyli Kobieta i mężczyźni. Reżyserią zajęła się Beata Harasimowicz, znana oczywiście, najlepsza reżyserka, która mogłaby się podjąć takiego wyzwania. Ona zrobiła chyba już parę tysięcy kabaretów, więc ma kapitalne doświadczenie. Zresztą to widać, jak razem nam się dobrze współpracuje. Tak jak wspomniałem, scenariusz Rafał Bryndal, Kasia Pakosińska, my. Mamy jeszcze do tego super scenografię, już wiemy, jakie stroje mamy, więc wszystko jest, wszystko dogramy. Jest przygotowane. Kiedy będzie premiera? 10 maja.
10 maja w Warszawie w kinie, a właściwie to już jest teatr, Relax. Będzie premiera. Jeżeli będą wszystkie bilety wyprzedane, to mamy zarezerwowany jeszcze 11 maja, więc wszystkich zapraszamy. No i potem ruszamy z tym spektaklem w Polskę, bo to jest komedia. Ja czytając, dwa razy spadłem z krzesła. No więc co tu więcej reklamować? A Kasia Pakosińska, zapraszamy do obejrzenia. Wyśpiewa nam to razem z nami. Muszę ci zadać jeszcze jedno pytanie. Mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Tak. Zawsze wszystkich gości pytam na koniec, czy osiągnęli już sukces. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Oczywiście. Ja, wiesz, sukcesem dla mnie jest to, że mogę sobie dzisiaj tutaj z tobą posiedzieć i porozmawiać. Uważam, że jeżeli jesteśmy pozytywnie nastawieni do życia i osiągamy to, co chcemy zrobić, to to jest absolutnie sukces, bo nieważne, ile zarobimy w życiu, czy zarobiliśmy, czy nie zarobiliśmy. Tak. Moim i kolegów marzeniem było, żeby grać, żeby występować na scenie i jako chyba najstarszy zespół, który powstał na świecie, zrobiliśmy jakiś sukces, dosięgnęliśmy tych szczytów naszych, do których na początku nie marzyliśmy, bo mieliśmy sobie grać, ale to jest sukces. I ja uważam, że jeżeli chce się cokolwiek zrobić, jakikolwiek osiągnąć cel, to tylko trzeba chcieć. Chcieć i przejść do przodu absolutnie. Proszę popatrzeć, my jesteśmy dzieci sukcesu. Tak jest. Jacku, bardzo dziękuję ci za wywiad. Ja również dziękuję. Bardzo miło ci było gościć na moim kanale. Jeżeli odcinek się Państwu spodobał, bardzo proszę o wciśnięcie oczywiście ikonki pod filmem. Subskrybuj i zostawienie łapki w górę. Na nasze koncerty. Oczywiście zapraszamy serdecznie. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiamy.